Dziś zbudujemy kilka różnych rzeczy w Minecraft, które nauczą Ciebie, jak przenieść swoje tworzenie w tym kwadratowym świecie na nowy, kolejny poziom. Film ten powstaje w ramach odpowiedzi na wyzwanie od Hochland Kanapkowy. Moja ulubiona gra na wygodnej kanapce. I pokazuje, że granie w gry może nas rozwijać. Napisz w komentarzu, czego ty uczysz się w Minecrafcie. Zakładam, że może być to budowanie, skoro jesteś na tym filmie. Chętnie zobaczę, czego się uczycie. Może to jest PvP, czyli tak naprawdę refleks, a może speedrunowanie. Tak czy siak, dzisiaj skupiamy się na budowaniu. Więc lecimy z pierwszą rzeczą, którą dzisiaj zbudujemy. Taki oto piękny domek. Tak, zrobimy coś takiego. Każdy, kiedy zaczyna grać w Minecraft, buduje fatalnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. To na przykład jest jedna z moich pierwszych budowli i nie jest ona piękna. Już kiedyś tworzyłem taki poradnik zbudowania, może kojarzysz, ale dzisiaj skupimy się na fajnym, konkretnym przykładzie, który jest chyba nawet bardziej zbudowany niż tamta budowla z tego odcinka, które być może już widziałeś. Wiadomym jest, że nigdy, ale to przenigdy nie budujemy w ten sposób. Prosta bryła i drzwi, no nie, to wygląda fatalnie. Od razu więc w pierwszym kroku jesteśmy na takim etapie, gdzie mamy na przykład nietypową podłogę, nie z jednolitego materiału, tylko z takich, które się jakoś komponują i właśnie na przykład okorowane drewno, czy to w ten sposób ułożone, czy to w taki sposób ułożone, bardzo fajnie łączy się z deskami tego samego koloru drewna, a od razu jest trochę ciekawiej. Twój budynek oczywiście może być symetryczny, ale będzie również ciekawiej, jeśli zdecydujesz się troszeczkę na ciekawszy kształt, taki jak na przykład ten. I to, o czym zawsze mówię przy budowaniu, budujemy w 3D, więc super będzie, jeśli nie będzie wszystko na jednym poziomie głębokości. Ale akurat tym zajmiemy się bardziej w następnym kroku. W tej konkretnej budowli dziury między balami uzupełnimy stone brickiem i wstawimy w nie szyby. Szare szyby, które bardzo fajnie komponują się właśnie z otaczającym je kamieniem. Dom zawsze musi mieć jakieś otoczenie, więc wszelkie roślinki, kwiatki czy cokolwiek takiego również się by przydało. Jako że domek będzie miał troszeczkę ciemniejszą górę, to zrobimy taki akcencik z ciemnego pryzmarynu, który nie będzie aż tak finalnie widoczny. Więc jeśli akurat nie masz pryzmarynu, może to być na przykład miedź, która fajnie sobie utleni się z czasem, bądź jakiś inny po prostu lekko fajnie zabarwiony, ciemniejszy bloczek. I w ten sposób przygotujemy podstawkę pod dach. Dach powstanie z blackstone'a, który po prostu zaczynamy wykładać we wszystkie miejsca dookoła domku. I warto również wspomnieć o fajnej technice, którą na przykład możesz zobaczyć w moim domku na Ferajnie, gdzie tak samo jak na podłodze łączymy podobne bloczki. Dzięki temu nasz dach nie będzie nudny i taki sam w każdym miejscu i będzie po prostu na niego się milej patrzyło, kiedy na przykład połączymy wypolerowane schodki z brukowanymi i nawet nie tylko schodkami, tylko całymi bloczkami, które będą tworzyły lekkie wypuklenia w naszym dachu. A i przy okazji warto zrobić jakiś środek, tutaj akurat jest taki, ale wnętrzami zajmiemy się później w tym odcinku. Następnym krokiem będzie rozszerzenie dachu do samej góry i stworzenie takiej pewnej przestrzeni, która będzie zaraz dobrze wyglądać, uwierz mi na słowo. Wystarczy teraz zalepić dziury po bokach, na przykład w ten sposób, czym myślę bardziej właśnie tak spontanicznie, tym fajniej, przynajmniej przy tego typu budowli. I tak naprawdę myślę, że warto nie bać się troszeczkę kombinować z połączeniami bloków. Na przykład czemu by nie połączyć tego wyciętego sandstone'a z pryzmarynem, blackstone'em i drewnem? Czemu nie? Tworzy to fajną paletę kolorystyczną, więc działa. Jako że nasz dach naprawdę jest duży, zmieścimy na nim spokojnie balkon. Ale to nie koniec. Z góry dachu może wystawać kominek z na przykład dymem, zrobionym właśnie z pajęczyny. Choć w sumie może to nie być pajęczyna, możesz zrobić po prostu ognisko, które będzie się dymić. I też to będzie fajnie wyglądać. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, obok naszego balkonu możemy na przykład zrobić ogródek na dachu. Po prostu możemy sprawić, żeby coś zarosło na dachu. Jest jeszcze ciekawiej, a ta przestrzeń, którą przed chwilą widziałeś, ogromna płaska dachu, była mimo wszystko nadal nudna. Zrobiło się dużo bardziej ciekawie, tak mi się wydaje, i właściwie prawie udało nam się skończyć domek. Bo to naprawdę zostało nam tylko zrobić górne piętro i voilà, mamy domek. Wystarczyło uzupełnić środeczek, proszę bardzo. Dwa piętra zrobione. Oczywiście link do mapki będziesz mieć w opisie, jak będziesz chciał sobie sam to pobrać i prześledzić, co dokładnie tutaj zostało ułożone. A teraz zobaczysz naprawdę fajny koncept na wnętrze domku. Troszeczkę w innym stylu, ale o to chodzi w tym odcinku, żeby pokazać Ci, jak wielkie możliwości mamy w Minecrafcie. Zacznijmy od pomieszczenia. Żeby było ciekawie, jedna ściana będzie w paski, zrobioną z wielu kolorów cementu. Jako że to wnętrze domku, trzeba pomyśleć o lampach. Tutaj zastosowaliśmy, jak widzisz, lampy wbudowane w sufit, co działa fajnie. A same redstone'owe lampy super wpasowują się w na przykład właśnie ciemne drewno. Warto to podkreślić. Fioletowy dywan nawiązujący do ściany oraz jasno-niebieski shulker dywan, można by powiedzieć,
który troszeczkę fajnie się wybija z tej palety, którą już dostaliśmy, ale komponuje się z łóżkiem, które na przykład możesz zbudować właśnie w taki sposób. Co prawda, akurat ten model łóżka nie jest funkcjonalny w tym momencie, ale możesz na przykład zrobić coś takiego i postawić coś takiego i teraz to łóżko zmieniliśmy w funkcjonalne łóżko i możesz się w nim nawet położyć, jeśli chcesz. Na ścianie szafeczki, lampeczki dookoła, wszystko jest fajnie rozświetlone i śliczne. Żadna ściana oczywiście nie może być pusta, więc ustawiamy coś na każdej ścianie. I bardzo prosty sposób na fajny wzór na szafeczki. Niestety nie jest to funkcjonalny, ale wygląda to faktycznie jak szafki. Wystarczy położyć guziczki, a za nimi ule dla pszczół. Książki, myślę, że fajnie wpasowują się w ten klimacik. Jakieś siedzenie, pierwszy lepszy wzór. I więcej dekoracji przy ścianie, bo ta ściana biała była zbyt pusta, mimo jakichś półeczek i książeczek. I właśnie w taki sposób powstało to pomieszczenie. Wydaje mi się, że bardzo fajne. Napisz, czy ci się ono podoba. A teraz pokażę ci dosyć odważny pomysł, jak mogłaby wyglądać twoja baza, na przykład na Minecraft Extreme, bądź innym miejscu, gdzie po prostu będziesz budować pod ziemią. I chciał przy okazji zachować klimat tego, że jesteś właśnie na przykład w jakimś cave'ie. Więc zastaliśmy takie miejsce. Oczywiście naturalnie nie dostaniemy aż tylu rud złota dookoła siebie, więc jeżeli chcesz coś takiego zbudować, warto zacząć od zenchantowania sobie kilofu na jedwabny dotyk. I naszym centrum wszystkiego będzie to źródełko wody, który warto oświetlić, dać jakieś na przykład zieleninki. Teraz na 1.17 mamy tutaj dużo możliwości, żeby poszaleć. Z tym naturalnym złotem bardzo dobrze będzie współgrać na przykład złoto z netheru, pozostałe bloczki, które możemy znaleźć w bastionie. No i bedrock akurat go nie jest zdobyć na survivalu, ale jak grasz w creative, jak ja teraz, to możesz sobie zaszaleć. Zawsze w klimacie jaskini będą się odnajdywać dobrze pajęczyny, więc warto również sobie jakoś to postarzyć delikatnie, dać cobblestone'a, a jak będziemy budować cokolwiek z drewna, na przykład taką dróżkę tutaj dookoła, to też spokojnie czasami użyć płotek. Na tej samej zasadzie, co robiliśmy dach. Fajnie jest stworzyć delikatnie jakąś przestrzeń trójwymiarową, która nie jest idealnie po prostu narysowana na podłodze. I teraz zacznijmy to wszystko hardkorowo dekorować. Skrzyneczki, do których prowadzą tory, idące w sumie pod kątem prostym do naszej dróżki. Kolejne wybrzuszenia w drodze i na przykład taki safe. O, pomyślałem, że można by zbudować. W każdej bazie zawsze muszą być piece, kowadła, więc czemu ich nie ustawić również jako dekoracji? Ale żeby wszystko było piękne, to musi być na przykład coś dziwnego, typu lutujący crafting, którego no, na survivalu nie wykorzystasz zbytnio, byś musiał skakać i tak masz tylko dwie książki, ale jeżeli możesz na to pozwolić, to czemu nie powiedzieć takiego craftingu i książek na przykład. Jeśli masz rusztowania, bądź grasz na creative, albo jesteś naprawdę zdeterminowany, to spoko jest zbudować na przykład jakieś bale, które będą biec przy twoim suficie, bądź przy po prostu jakimś fajnym miejscu troszeczkę wyżej, znajdującym się nad graczem, które też będą fajnie uzupełniać i tworzyć kolejne elementy tego klimatu. No i finalnym krokiem tej bazy, mini bazy tak naprawdę, będzie stworzenie miejsca na spanko, dosyć nietypowego i kolejne takie dekoracyjne elementy jak główki, bądź na przykład wagonik z TNT. I tak na survivalu lepiej go tu nie ustawiać, bo ktoś może cię strollować. Cała mapa z tymi trzema konceptami jest do pobrania w opisie. Mam nadzieję, że tym filmem udało mi się pobudzić twoją wyobraźnię do tworzenia własnych kreacji w Minecrafcie, bo jak widzisz, gry potrafią rozwijać nasze myślenie i dawać nam świetne miejsce na realizację naszych pomysłów. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj ten kanał. Dzięki wielkie, Hochland Kanapkowy, za to wyzwanie. A co tu się dzieje? Wygrywanie na śniadanie! A my słyszymy się już wkrótce. Cześć!